Witam Państwa serdecznie i zapraszam do szkolenia praktycznego w zakresie projektu Zdrowe Serce. Projekt jest realizowany w ramach projektu badawczego przez konsorcjum naukowe kardynała Stefana Wyszyńskiego z Pictorex spółką z o.o. siedzibą w Warszawie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na www.usługazdroweserce.pl. Zespół ekspercki, który przygotował dla Państwa ten projekt, składa się zarówno z farmaceutów, jak i lekarzy praktyków. Dołożyliśmy wszelkie staranności, aby projekt spełniał wszelkiego rodzaju regulacje prawne oraz był zgodny z wymogami polskiego prawa farmaceutycznego. W Polsce co piąty pacjent umiera po zawale serca, a 12% jest hospitalizowanych w ciągu pierwszego roku. Jedną z metod poprawy leczenia pacjenta po zawale serca jest edukacja pacjentów i ich rodzin. Wdrożenie opieki farmaceutycznej opartej na dowodach ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia poważnych konsekwencji. Szacuje się, że pomiędzy 30 a 50% produktów leczniczych przepisanych na receptę przez lekarza nie są one przyjmowane w sposób właściwy. Badania naukowe wskazały piktogramy jako jeden z krytycznych elementów opieki farmaceutycznej, poprawiają znacznie adherence, czyli zastosowanie się do zaleceń lekarskich. W Polsce przeprowadziliśmy wiele badań naukowych, szczególnie wśród pacjentów kardiologicznych, w których udowodniliśmy bardzo dobry wpływ piktogramów farmaceutycznych na poprawę adherence wśród pacjentów kardiologicznych. Piktogramy to uznane na świecie narzędzie edukacyjne i metoda zmiany zachowań pacjentów w celu poprawy prawidłowego przyjmowania leków. W Polsce farmaceuci są przygotowani do prowadzenia interwencji farmaceutycznej w programie Zdrowe Serce. Jest to ważna część procesu opieki farmaceutycznej. Dzięki naszym nowoczesnym narzędziom edukacyjnym oraz praktycznym internetowym szkoleniom farmaceuci zdobywają punkty edukacyjne. Czym są lekolepki? Proszę Państwa, lekolepki jest to innowacyjne narzędzie opieki farmaceutycznej, które wspiera pacjenta, ale i farmaceutę w procesie zarówno wydawania leków, jak i farmakoterapii. Są to specjalistyczne piktogramy, które zostały zaprojektowane w oparciu o ewaluację naukową, które w prosty i czytelny sposób pozwalają na przekazywanie informacji o leku oraz jego poprawnym stosowaniu. Zawierają one podstawowe informacje na temat np. dawkowania, sposobu użycia produktu leczniczego, jak również środki ostrożności. Tutaj chodzi głównie o przestrzeganie tych środków ostrożności przez pacjenta, ale również warunków przechowywania produktu leczniczego, które czasem różnią się w zależności od producenta. Lekolepki jest to wyrób medyczny klasy pierwszej, tak więc jest w pełni certyfikowany w oparciu o wyniki badań naukowych. Jakie informacje znajdą Państwo na lekolepkach? Przede wszystkim informacje, które są zgodne z kartą charakterystyki produktu leczniczego, natomiast dawkowanie zawsze musi być zgodne z tym, które zarekomenduje lekarz lub też z innymi wytycznymi na podstawie charakterystyki produktu leczniczego, jak również z wytycznymi różnego rodzaju towarzystw naukowych. Głównym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa stosowania leków w Polsce. Najstarsze ślady dotyczące etykiet to nawet XVIII wiek i wcześniej. Tutaj oczywiście nie tylko mówimy o etykietach, które zostały nalepiane na lek, ale również różnego rodzaju etykiety nalepiane na towary. Etykiety, które Państwo widzicie na slajdzie, są to etykiety, które prawdopodobnie widzieliśmy w książkach z historii farmacji. Najstarsze kraje, które wprowadziły etykietowanie leków, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Singapur, czy też kraje afrykańskie, w których tego typu etykiety były od wielu lat. Prawdziwym przełomem było generalnie naklejanie etykiet na opakowanie leków. Był to w Stany Zjednoczone rok 1964, natomiast Wielka Brytania 1975. Więc projekt, jak widzicie Państwo, ewoluował przez wiele lat, aby finalnie miał zupełnie nowy wymiar i nową formę. Czy piktogramy są skuteczne i czy owa forma przekazywania informacji pacjentowi jest jak najbardziej wskazana? Okazuje się, że tak. Jest bardzo wiele różnego rodzaju badań, które są dostępne w PubMedzie czy w innych bazach naukowych, które potwierdzają, że zastosowanie piktogramów powodowało po pierwsze wzrost bezpieczeństwa pacjenta, ale również oczywiście poprawę adherencji terapeutycznej, czyli zastosowanie się do zaleceń lekarskich. Jak Państwo widzicie, również polski projekt, mówię o naszym projekcie lekolepkowym, został kilkukrotnie wyróżniony na świecie w zakresie tego, że używanie piktogramów poprawia adherencję i bezpieczeństwo pacjentów. Jest bardzo wiele badań na temat wpływu piktogramów na zachowanie się pacjenta, ale również na poprawę informacji. Jednym z takich badań było badanie wpływu stosowania piktogramów na zrozumienie informacji medycznej przez starsze osoby. Tutaj było to badanie, które przeprowadzono na Chińczykach z Hongkongu. Było w tym 50 osób, 21 mężczyzn, 29 kobiet. Wiek od 65 do 84 lat. Wykształcenie podstawowe już niższe. Również były dwie kontrolne grupy, czyli jedna kontrolna, a druga tak zwana grupa interwencyjna, w której naklejano piktogramy i ulotki tekstowe. Jeśli chodzi o wyniki, dodatek piktogramu farmaceutycznego poprawia zrozumienie informacji medycznych przez osoby starsze, co również potwierdziły nasze polskie badania. Rodzaj wykształcenia był czynnikiem krytycznym w ocenie zrozumienia przedstawionych treści medycznych, co też również potwierdziły nasze polskie badania na polskiej populacji.
Kolejne badanie to modyfikacja etykiet w zakresie wpływu na poprawę adherencji, również różnego rodzaju preferencji pacjentów. Było to badanie z Malezji. Przede wszystkim grupa badawcza była znacznie większa, było tu 110 osób, w tym Malezyjczycy 57 i 53 kobiety. Wiek średnia 48 lat, wykształcenie podstawowe 19-60% bądź 21% tutaj wykształcenie wyższe. Były trzy grupy kontrolne. Etykieta tekstowa, kolejna etykieta tekstowa z powiększoną czcionką i grupa etykieta tekstowa z piktogramem farmaceutycznym. Przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę, że każdy pacjent przyjmował około 6 leków, również choroby typu nadciśnienie, cukrzyca czy też dyslipidemia. Czas trwania farmakoterapii to około 5 lat. Wyniki analiza tutaj w tej grupie badanej pokazała istotny pozytywny wpływ na stosowanie zmodyfikowanej etykiety i piktogramu przez osoby powyżej 50 roku życia na chorujące na choroby przewlekłe minimum 3. Tak widzicie Państwo, że jest bardzo dużo różnego rodzaju opracowań literaturowych, które jak gdyby potwierdzają, że trend związany z wdrożeniem piktogramu w Polsce jest jak najbardziej kierunkiem właściwym. Przejdźmy pokrótce do zalet etykietowania leków. Etykiety to jedna z podstawowych i najprostszych usług opieki farmaceutycznej, jakie możemy wprowadzić do naszej apteki. Kolejnym elementem jest minimalizacja skutku działań niepożądanych terapii. Następnie też zapobieganie różnego rodzaju błędom. To jest też oczywiście bardzo istotne z punktu widzenia pacjenta, ale też zwiększenie szansy uzyskania optymalnych wyników terapeutycznych, czy też zwiększenie świadomości pacjenta dotyczących odpowiedniego stosowania leku. Tutaj mówimy w kontekście właściwych warunków przechowywania, co jest często krytyczne, szczególnie, że wiele produktów jest termolabilnych i warto o tym pamiętać. W naszych badaniach również udowodniliśmy, że pacjenci bardzo, bardzo lubią naklejki i kolorowe piktogramy dodają wartości do Państwa pracy, ale również do pracy apteki. Lekolepki to uzupełnienie opieki farmaceutycznej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nawet do 50% społeczeństwa nie czytał ulotek załączonych do produktów leczniczych, a prawdopodobnie około 80% po przeczytaniu ulotki informacyjnej, która jest bardzo skomplikowana, odstawia leki. Większość ankietowanych zapamiętuje produkty lecznicze jedynie po wyglądzie, zewnętrznym pakowaniu oraz kształcie, kolorze tabletek lub kapsułek. 20-30% pacjentów gubi kartkę od lekarza z przepisanym dawkowaniem leków, co prowadzi oczywiście do błędnego dawkowania i zmniejszenia bezpieczeństwa farmakoterapii. Nasze badania, które przeprowadziliśmy w 2011 roku, potwierdzają, że niestety około 52% pacjentów gubi instrukcje, które otrzymali u lekarza. Z uwagi na nieograniczony dostęp do leków bez recepty, ale też suplementów, zwiększa to ryzyko oczywiście nieświadomego nadużywania tego typu preparatów, ale również wystąpienia różnego rodzaju groźnych powikłań. Piktogramy pomagają zmienić niewłaściwe nawyki pacjentów dotyczące przyjmowania leków. Zapytaliśmy pacjentów w Polsce, czy generalnie podoba im się taka opcja pokazywania czy przekazywania informacji od lekarza czy też farmaceuty. Zdecydowanie większość odpowiedziało, że tak. Naszym benchmarkiem była Wielka Brytania, w którym system etykietowania aptecznego jest obecny od 1975 roku. Kilka słów na temat potrzeb polskich pacjentów. Przede wszystkim forma informacji, jaką by chcieli otrzymywać w aptekach, jest to forma ustna i pisemna w postaci wydrukowanej ulotki. Postanowiliśmy zrobić odniesienie do systemów, który funkcjonuje bardzo dobrze od wielu lat. Czy pacjenci są zadowoleni z takiej formy objaśniania informacji przez farmaceutę? Oczywiście. Nasze trzykrotne badania, które przeprowadziliśmy w obrębie ostatnich 5 lat, około 82% polskich pacjentów stwierdziło, że tak, jak najbardziej. Informacja objaśniająca piktogramy jest krótka, prosta i jednoznaczna oraz czytelne, zrozumiałe etykiety piktogramy stworzone są w oparciu o walidację czy ewaluację na modelu populacji pacjentów w Polsce. Lekolepki są szyte na miarę do polskiego społeczeństwa, uwzględniając lokalne różnego rodzaju potrzeby. Lekolepki są oczywiście trwałe i wodoodporne, termostabilne. Klej, który jest dobrany również w naklejkach, powoduje to, aby, proszę Państwa, nie można było ich odlepić po co najmniej pół godziny, z uwagi na to, żeby pacjenci nie przelepiali z opakowania na opakowanie. Pacjenci dostrzegają wcześniej poczynione błędy w przyjmowaniu leku. Pacjenci czują większy komfort psychiczny, szczególnie pacjenci po 65 roku życia, co też udowodniły nasze badania. Szczególnie chodzi o kontrolę nad procesem leczenia przez pacjenta. Pacjenci często rezygnują z zakupu leków z kiosków i stacji benzynowych, a wybierają właśnie apteki, które stosują lekolepki. Potwierdzają to wskaźniki różnego rodzaju słupków sprzedaży. Zadowolenie farmaceutów i pacjentów jest również kluczowym elementem w tym projekcie oraz jednym z elementów ewaluacji całego projektu. Oczywiście w ramach projektu, który my prowadziliśmy, staraliśmy się stworzyć sytuację, w której zostanie poprawiony poziom satysfakcji z wizyt w aptece oraz będą wprowadzone dodatkowe usługi, które zwiększą komfort korzystania z tych placówek, które wprowadzają innowacje. W naszym wypadku lekolepki zwiększyły zdecydowanie obroty apteki w stosunku do miesięcy poprzednich bądź lat poprzednich, w których lekolepek w aptekach nie było. Wszystko ma znaczenie. Kolorystyka, tło, wielkość czcionki czy też obrazek. Tutaj widzicie Państwo kilka przykładów, na przykład lek może powodować zawroty głowy, nie wstawiaj gwałtownie. To dotyczy oczywiście leków kardiologicznych na nadciśnienie, które z reguły zaraz po podaniu, zarekomendowaniu przez lekarza czy przepisaniu go przez lekarza mogą powodować tego typu zjawiska, więc taka naklejka powinna zawsze trafiać na opakowanie produktów leczniczych kardiologicznych, gdy oczywiście pacjent stosuje po raz pierwszy. Kolejna naklejka nie stosować po upływie 30 dni otwarcia. Bardzo duża część preparatów, proszę Państwa, nie nadaje się po 30 dniach do użycia, dlatego
warto jest wziąć pod uwagę nalepienie takiej naklejki. Kolejna naklejka to sytuacja, kiedy leki na receptę są po prostu helatowane, czyli są ich efekt działania jest znoszony np. przez alkohol, czy też przez inne substancje, np. zobojętniające sok żołądkowy. W tym momencie lek po prostu nie działa. Daję przykład lewotyroksyny, tutaj interakcja z wapniem bądź suplementami, np. żelaza, czy inne helatujące multivitaminy, które też znoszą działanie lewotyroksyny, czy też ciprofloksacyny, czy też erytromycyny. Jeszcze kilka przykładów. Sok grejpfrutowy, oczywiście bardzo duża część leków wchodzi w interakcję z sokiem grejpfrutowym, więc tutaj głównie statyny. Sok grejpfrutowy w tym wypadku powoduje wzrost stężenia w osoczu stężenia statyny, tym więc możliwość występowania działań niepożądanych w postaci różnego rodzaju skurczów, czy też zmęczenia wynikających z podwyższonego stężenia leku w osoczu. Oczywiście dawkowanie. Kluczowym elementem w naszym projekcie jest, aby pokazać, że nalepienie naklejki z dawkowaniem oraz kilku dodatkowych zwalidowanych, poddanych ewaluacji informacji jest w stanie spowodować wpływ na adherence, czyli zastosowanie się lepsze do zaleceń lekarskich w stosunku do leków, które takich naklejek nie mają. Kilka przykładów. W naszym projekcie używamy kilka naklejek, dwa razy dziennie oraz naklejkę fioletową. Tutaj nie przerywać stosowania bez konsultacji ze swoim kardiologiem. Bardzo często w Polsce dzieje się, że pacjenci prowadzeni profesjonalnie przez lekarzy kardiologów, trafiając generalnie do przychodni ogólnodostępnej, czy też do lekarza rodzinnego, terapia jest zmieniana albo jest przerywana z różnych przyczyn. Tutaj w tym wypadku jest to kluczowe do tego, aby pacjenci po zawale mogli po prostu wydłużać sobie życie. Kolejną ciekawą naklejką jest zakaz spożywania leku z nabiałem. Tutaj, jak wiecie Państwo, bardzo dużo leków reaguje z nabiałem. Oczywiście lewotyroksyna, wszelkiego razu doksacykliny, również ciprofloksacyna, czy też erytromycyna, antybiotyki fluorochinolony jako cała grupa, ale również makrolidy. Oczywiście jeszcze kilka rzeczy związanych z komfortem życia, jakością życia pacjenta, czyli coś, co może poprawić problem związany z niestrawnością po użyciu leków, takich jak naklejki zużyj w trakcie posiłku lub tuż po nim. Tu na przykład takie leki jak metformina, czy niesteroidowe leki przeciwzapalne. Kilka najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o kryteria naklejania lekolepek. Przede wszystkim lekolepki mają być naklejane na pakowanie produktów leczniczych w aptece zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim nie naklejamy na nazwę handlową, nie zakrywamy substancji czynnej, kodu kreskowego czy daty ważności ani numeru serii, a także oczywiście, jeśli będzie to możliwe, znaku towarowego producenta. Jest to projekt, który nazwaliśmy Dobra Praktyka Wydawania Leków, którą opracowała już wiele lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wraz z Federacją Farmaceutyczną, czyli tak zwanym FIP, International Pharmacy Federation. Pokażę Państwu teraz kilka przykładów prawidłowego i niewłaściwego naklejania lekolepek. Jednym z tych produktów, o którym będziemy Państwu mówić, jest to produkt Ticagrelor, który jest przepisywany pacjentom po zawale. Na ten produkt generalnie w naszym projekcie trafią 3 naklejki. Dwa razy dziennie, czyli dawkowanie. Stosuj się przez 12 miesięcy, ile lekarz kardiolog nie zaleci inaczej. I kolejna, nie przerywaj stosowania leku bez konsultacji ze swoim kardiologiem. Są to 3 najważniejsze naklejki, które trafią na opakowanie leku, który wybraliśmy sobie do naszego projektu. Kilka rzeczy związanych z procesem etykietowania i procedurą systemu indywidualnego etykietowania leków. Jak wygląda procedura prowadzenia pacjenta oraz prowadzenia realizacji recepty? W momencie, gdy pacjent przychodzi do apteki i daje receptę na wybrany lek, w tym momencie następuje zeskanowanie produktu leczniczego i kodu kreskowego na jego opakowaniu. Zarówno jest to kod EAN zwykły, jak również kod 2D. System wspomaga Państwa zarówno w wyczytaniu jednych kodów, jak i drugich. System OpFarmSoft Nova jest to zakładka, którą możecie Państwo sobie pobrać z strony internetowej www.opfarmsoftnova.pl. Na końcu prezentacji znajdziecie Państwo wszystkie stosowne informacje. Kilka bardzo ważnych rzeczy, jeśli chodzi o ten system. Oczywiście skanujemy nasz produkt leczniczy, odczytanie kodu kreskowego następuje poprzez system, jest to nakładka, następnie wybieramy zarekomendowane przez system lekolepki i nalepiamy je na opakowanie leku, czytając, jeśli jest taka konieczność, informacje, które wyświetlają się w okienku. Trwa to kilkanaście sekund, nie przedłuża w żaden sposób obsługi pacjenta. Tutaj przykład już, jak działa nasz system, jeśli chodzi o wspieranie konsultacji farmaceutycznej, czyli najważniejsze informacje, które możecie Państwo znaleźć oczywiście też w HPLC, ale tutaj są podane w bardzo prosty sposób i przystępny. Również kilka pytań, które są kluczowe w zakresie prowadzenia wywiadu z pacjentem po drugiej stronie, aby czuł się zaopiekowany. Pokażę Państwu, w jaki sposób wykorzystaliśmy lekolepki na przykładzie programu Zdrowe Serce. Do apteki zgłasza się pan Artur, lat 80, w celu zrealizowania recepty na następujące leki. Kwas acetylosalicylowy w dawce kardiologicznej, to jest to lek A, oraz ticagrelor lek B.
Wynik. Farmaceuta wydaje lek kwas acetylsalicylowy, lek A, i informuje, że aspiryna pomaga zapobiegać tworzeniu się zakrzepów przez zmniejszenie lepkości płytek krwi. W ten sposób zmniejsza ryzyko zwężenia i zablokowania tętnic, a co za tym idzie, spada ryzyko wystąpienia zawału serca i udarania krwionego mózgu. Pan Artur jest świeżo po zawale, więc lek ten będzie przyjmował prawdopodobnie na stałe. Farmaceuta dopytuje się, jak pacjent toleruje przewlekłe przyjmowanie aspiryny. Pyta o skłonności do krwawień oraz chorobę wrzodowo-żołądka i dwunastnicy. Uspokaja pacjenta, że działanie niepożądane w przypadku dawek antyagregacyjnych występuje rzadko. Farmaceuta nakleja następujące nalepki na lek A. Są to naklejki przykładowe. Nie rozkruszaj, nie rozdrabniaj, zażyj w trakcie posiłku, nie pij alkoholu oraz raz dziennie przyjmij jedną. Oczywiście można tutaj dokonać jak gdyby wyboru z uwagi na to, że Państwo wiecie, jakiego pacjenta obsługujecie. Farmaceuta wydaje również lek numer 2, ticagrelor. Z informacją, że jest to także lek przeciwpłytkowy, hamuje aktywność płytek krwi, a tym samym zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów w tętnicy wieńcowej. Jest to bardzo ważny lek, gdyż najczęstszą przyczyną zawału serca jest właśnie zakrzep. Jako że pan Artur jest świeżo po zawale, najprawdopodobniej będzie przyjmował ten lek przez najbliższy rok. Farmaceuta informuje pana Artura, że lek może zwiększyć ryzyko krwawienia. Jeśli świadczy o tym jakikolwiek podejrzany krwawień, powinien oczywiście zgłosić się do swojego lekarza. Ostrzega, że podczas kuracji tym lekiem nie należy stosować niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, aspiryna. Oczywiście przekazuje także, że w razie trudności z połknięciem tabletki można ją rozgryźć i wymieszać z wodą. Farmaceuta nakleja następujące naklejki. 2 razy dziennie, nie przerywać stosowania bez konsultacji ze swoim kardiologiem oraz stosuj przez 12 miesięcy, o ile lekarz kardiolog nie zaleci inaczej. Efekt konsultacji: pacjent wychodzi z apteki zaskoczony nowością rozwiązania etykietami, jest również spokojniejszy o swoją kurację i wierzy, że pomimo przebytego zawału serca, przyjmowanie regularnego leku pomaga mu jeszcze długo cieszyć się życiem. Tutaj w jaki sposób prawidłowo naklejamy etykiety na opakowanie leku? Tak więc widzicie Państwo, że w prawym rogu opakowania, nie zasłaniając nazwy handlowej oraz substancji czynnej, naklejamy po kolei 3 etykiety, które były wspomniane w slajdzie poprzednim. Wykonujemy 3 czynności. Pacjent w programie Zdrowe Serce po pierwsze otrzymuje pakiet informacji wyświetlających się na systemie, następnie pakiet naklejek, które naklejamy na produkt leczniczy oraz informacje co po zawale. Jest to projekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, aby do każdego leku związanego z naszym projektem trafiała taka właśnie broszurka. Następnie oczywiście, jeśli pacjent wyrazi zgodę, można przeprowadzić kwestionariusz badania oceny poziomu satysfakcji z takiego rozwiązania. Jest to krótki kwestionariusz jednostronicowy. Badanie jest w pełni anonimowe, więc nie potrzeba zbierać różnego rodzaju zgody na prowadzenie badania. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować naszego pacjenta. Projekt spełnia wszystkie wymagania związane z RODO, czyli ochroną danych osobowych. Za wykonanie takiego projektu w sposób właściwy otrzymuje apteka 10 zł. Oczywiście proporcjonalnie za naklejenie każdej naklejki jest to 36 groszy, czyli 36 groszy raz, dwa, trzy oraz za wydanie ulotki jest to 36 groszy. I to sumarycznie jest dla tych aptek, które nie chcą w ogóle robić ankiet, ewentualnie chciałyby tylko prowadzić projekt związany z naklejeniem etykiet oraz wydaniem ulotki. Można te naklejki nakleić wcześniej, ponieważ w przypadku tego akurat produktu dawkowanie jest zawsze 2 razy dziennie, gdyż są to pacjenci po zawale. Nasz projekt otrzymał bardzo wiele patronatów. Jest również certyfikowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych jako wyrób medyczny klasy pierwszej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na www.lekolepki.pl oraz na stronę projektu www.usługazdroweserce.pl. Dziękuję bardzo. Dzięki zintegrowanemu systemowi opieki, w tym współpracy lekarza i farmaceuty, pacjent ma większą szansę na wyzdrowienie.